Koniec lutego przyniósł dosyć interesującą sytuację na rynku metali szlachetnych, a w szczególności rynku złota. Pomimo bardzo wyraźnego wzrostu obaw w związku z epidemią koronawirusa, przede wszystkim w krajach europejskich czy również w Stanach Zjednoczonych, złoto traciło. Było to związane z tym, że inwestorzy szukali płynności po tym, jak bardzo mocno spadły ceny akcji oraz innych aktywów na całym rynku. Inwestorzy dostali tak zwane margin call, czyli wezwania na pokrycie zabezpieczeń, i w tym momencie szukali oni możliwości płynności na innych rynkach i zdecydowali się między innymi na realizację zysków na rynku metali szlachetnych, stąd spadki cenowe. Generalnie rynek metali szlachetnych, a przede wszystkim złota, kojarzy się z bezpieczną przystanią, natomiast ceny dosyć mocno spadły w ostatnim tygodniu lutego. W tym momencie ceny złota spadły poniżej 1600 dolarów za jedną uncję, ale biorąc pod uwagę to, że banki centralne szykują się na obniżanie stóp procentowych, natomiast wiele gospodarek prawdopodobnie będzie luzowało swoją politykę fiskalną, można oczekiwać, że ceny metali szlachetnych będą kontynuowały wzrosty.